Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym dniu. W nocy była taka burza, o godzinie 1:30 się zaczęło się błyskać, grzmieć, padać. No i był taki moment, że jedna szła z jednej strony, druga szła z drugiej strony. I tak mówię, kurczę, jak to się tutaj zejdzie, to będziemy mieli niezłą dyskotekę w nocy. No ale gdzieś jakoś obyło się dosyć łagodnie, spadło 18 litrów deszczu, no i teraz widzę, nie wiem, czy będzie jeszcze padać, czy nie, dalsza część dnia pokaże. A ja zacznę od tego, że pokarmię zwierzęta, no i pokażę Wam kurczaki, które tutaj się nam lęgły, bo jest dosyć dużo zapytań, także od tego zaczynam. Idziemy pierwsze do kurczaczków. Mamusia już tutaj koło kurek chodzi. I z pierwszego lęgu, który był, kwoki były nasadzane, wylęgło nam się 6 sztuk. Wydawało się, że są 4 kogutki i 2 kurki. Niestety później okazało się, że to było 6 panów i ci panowie są już tutaj, latają tam sobie w środku, biegają z kurkami. Chowają się dosyć ładnie i wielkością nie odbiegają już od kur, no bo one mają już dobrze ponad 2 miesiące, około 2,5. A tutaj są kurczęta, które wylęgły się spod kolejnych nasadzanych kwok, które to nasadzaliśmy, już nie pamiętam, chyba 4 i wyszło ich 5 sztuk. Tutaj są te, jedno jest takie nakrapiane, drugie brązowe i 3 są białe. Kwoka biała, agresorka, broni ich tutaj i powiem, że nawet kot któregoś razu przyszedł ze mną, Franiu, zbliżył się, zaatakowała go. Tak samo zaatakowała psy, no obroni tych kurcząt. Później nasadziłam trzeci raz 5 kwok, no i niestety tutaj jest niewypał totalny. Jedna kwoka, wiecie co, padła mi na jajach po tygodniu. Któregoś ranka przyszłam tutaj do nich, no i ona była martwa, po prostu padła. Kolejne 2 wydusiły wszystkie jaja, codziennie ubywało 2 i także wydusiły, została ta jedna czerwona. Jajka niby pozalężane, bo żeśmy sprawdzali, a wyszło jedno kurcze. Także kochani, z 4 kwok mam jedno kurcze, no też dobrze, nie? No i tutaj jest 5. To razem jest 6 i tamtych 6, 12. Ile kogutów, nie wiem. Tutaj widzę, że na pewno są 2, te białe. Ten jeden i tamten to są kogutki. Tamta jest na pewno kurka. Na 100%, bo to już widać, budowa szczuplejsza i tak dalej. I to czerwone też jest kurka. Ale może być tak jak z tamtymi kogutkami. Mamy 2 kurki, a się okazało, że to też panowie. Ta biała jeszcze troszeczkę już będzie kurczęta opuszczać, bo ona już tutaj z nimi jest 4 tygodnie, także to już czas. Zaraz się od nich odbije, pójdzie do kur, do niesienia, no a ta jeszcze kwoczy, bo to kurczątko jest malutkie, ono ma dopiero tydzień czasu. Także tak to wygląda, jeżeli idzie o kwoki i o wyląg kurcząt, porażka totalna. No może nie totalna, bo jednak tych 12 sztuk jest, a to już jest coś, ale na ilość posadzonych kwok, na ilość wsadzonych jaj, no to jednak jest... Tutaj mogę powiedzieć, że w tym temacie to jestem na tarczy. Nie z tarczą, a na totalnej tarczy. No ale cieszą i te, no cieszą, no są swoje, własne, człowiek chodzi, patrzy, jak to się rozwija, jak rośnie, no i to daje satysfakcję. A tutaj są pomidory, te, które pokazywałam, wysiały się same, gdzieś musiały wypaść z pomyj, ze zlewek, jak niosłam dla zwierząt. Oj, 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 jak kury się tutaj rozgadały. Pomidorki mają się dobrze, mimo że są na zewnątrz, owoców jest dosyć sporo. Czy one dojrzeją? Ciężko powiedzieć, bo to już jednak jest sierpień. Ale nawet jeżeli nie dojrzeją, to pozrywam owoce i one będą mi dojrzewały w domu. Jednak samosiejka to jest samosiejka.
te, które wysiewamy, chuchamy, dbamy o nie, załapią gdzieś zaraz chorobę, ciężko jest o nie walczyć, a te, kurcze, same się wysiały, są tutaj w niekorzystnych warunkach, bo padają deszcze, no i co, i radzą sobie świetnie. Tak samo jak i ta dynia, która też wysiała się sama na płycie obornikowej, rozrosła się do ogromnych rozmiarów i dosyć fajnie to tutaj wygląda, bo tutaj składujemy różnego rodzaju odpadki zielone. Jak się gdzieś wyplewia koło domu, koło kwiatów zielsko, to tutaj wyrzucamy. No i też spod kur, czy gdzieś jakieś takie resztki siana, słomy po zagrabieniu podwórza i była taka kupa. No tutaj widać. Kupa obornikowa. Pryzma obornikowa, bardziej chyba adekwatne słowo do tego tematu. No i ta dynia to bardzo ładnie pokryła. I tak mówię do mamusi, fajnie to wygląda. Na drugi rok chyba zasadzimy tutaj dookoła dynię, aczkolwiek podejrzewam, że nie będzie tak okazała, jak ta, która wysiewa się sama. Więc nawrzucamy tutaj nasion i będzie ona sobie rosła. To jest dynia ozdobna. Dosyć duże rosną, tutaj zaraz Wam pokażę, żółta, no liść przeszkadza, ta jakoś tutaj nie wykształciła tego środka, ale są, które wykształciły bardzo ładnie środek, gdzieś je tu widziałam, tylko gdzie, o, ta już ma ładniej wykształcony środek. Jest ich dosyć sporo, są duże, są małe, tu jeszcze kwiat nie odpadł, wiążą się kolejne. No i tutaj jest jeszcze taka malutka, ta już prawdopodobnie nie dorośnie, ale dla kur będzie. Ozi goni Franka, ja ze statywem, ale nagrywa teraz mamusia. Bydełko już dostało tutaj siano, za chwilę przyniosę im jeszcze śrutę wsypię. No i tutaj jest grusza, nigdy o niej jeszcze nie mówiłam, to jest grusza bardzo stara, po wojnie posadził ją dziadziuś, także ona jest pamiątkowa, ona ledwo żyje, tutaj w środku już robi się pusta, tutaj jest pęknięcie, pokaż mamciu tutaj bliżej, jakbyś mogła, i najprawdopodobniej w środku choruje. Kiedyś kupywaliśmy taki płyn, żeśmy tutaj zalewali, żeby ona jeszcze stała, bo to jest pamiątka. To jest pamiątka po dziadku, po babci i ona właśnie z dziadkiem nam się kojarzy. Jak tutaj byliśmy dziećmi i dziadziuś przychodził, te gruszki nam widłami ściągał. Są w tym roku dwie. Jedna jest tu, druga jest tam. Nas jest teraz w domu czworo, więc będziemy dzielić na pół te gruszki. Każdy dostanie po połowie. Grusza niezwykle smaczna. Posadziliśmy już kilka grusz. Tutaj w okolicy mają sąsiedzi, ale to nie jest to. To jest taka z tych gruszek wcześniejszych. Ona owoce ma już o tej porze właśnie. I jest niezwykle soczysta, delikatna. Przepyszne są z niej przetwory, gruszki w syropie. A później jakie jest pyszne ciasto, nazywa się chyba podpierzynką czy coś takiego. Jest przepyszne. Kiedyś może też Wam przepis podam. I dlatego ta grusza jeszcze stoi. Dbamy o nią tutaj. Nie przycinamy jej. Jest w takiej formie, w jakiej zawsze była. No i chyba bardziej już stoi jako taki relikt przeszłości. Pamiątka po dziadkach, taki, jak to nazwać, drzewo sentymentu niż dla owoców. Niosę księżniczką śrutę, bo już tutaj się dopominają, najbardziej Fiona się dopomina, przywódczyni stada, najstarsza sztuka. No i tutaj co im dajemy? Rano dostają zawsze wiaderko śruty z własnych zbóż. Tutaj jest mieszanka pszenżyta i jęczmienia. I teraz one dostaną tu. No chodźcie. Hierarchia. W pierwszej kolejności dorwała się właśnie babunia, Fionka. Dopiero potem
przychodzą w kolejności właśnie według najstarszej, a te najmłodsze siedzą tam na boku. One też się dopchają, też zjedzą, ale pierwsze kęsy musi Fiona, ta biedna, no nie biedna, ale ta staruszka, no już za długo w stadzie nie pobędzie. Mam nadzieję, że jeszcze kilka lat tutaj z nimi pochodzi. Idziemy dalej. Jabłonka, ta, która w tym roku zostawiła parę jabłek, nie omarzła. Wszystkie tutaj omarzły, oprócz tej i tam takiej, też starej, którą jeszcze nasadzał dziadek. To są jabłka, których ja nie lubię, uwielbiała je babcia. I też tamta jabłonka stoi tylko dlatego, że to jest taki relikt przeszłości po dziadkach, nasze wspomnienia dziecinne i lubiała to babcia. Teraz zjadają te jabłuszka krowy, bo one są nie do zjedzenia, są niedobre, my ich po prostu nie lubimy, przetwory z nich nie wychodzą, one się nie rozpadają, także stoi jabłonka, a jabłka jedzą krówki, ale ta ma przepyszne, duże jabłka, z tym tylko, że dosyć szybko opada, no i teraz jak jest dużo deszczy, zobaczcie, jabłko jest ogromne, ale zagniwa niestety, no i co? I takie jabłka, chodzimy tutaj, jak zobaczymy, zbieramy, to obkrawamy, wyrzucamy, no a tutaj to zjadamy. Kiedyś to też było wykorzystywane, moja babcia robiła z takich jabłek ocet, z takich właśnie nadgniwających, a tam jest jeszcze jabłko, to, które wam pokazywałam w gniazdku, niezły ptaszek, nie? Tutaj już się na ogrodzie zapełniło, stoi pawilon, który przyjechał jakiś czas temu, jeden stoi tam w pasiece koło ogrodu na polach. Pospolicie mówimy za wojskiem. Dlaczego? Kiedyś też to opowiem, jaka jest historia, bo historia jest dosyć fajna, ale tam stoi na tamtych polach, a tutaj jest jeden z tych dwóch. Pszczoły, mimo że jest dopiero godzina za 28 rano, już idą w teren. Pierwsze promienie słońca ogrzewają ule i te, które są najsilniejsze, już idą. A ty co tu chciałeś? Uciekaj mi stąd, szkodniku. Psy mi tutaj latają, narobią mi, a ja później sprzątam. Albo mamusia. Na ogrodzie w tym roku jest pięknie zielono, ale to jest też zasługa tego, że padają deszcze. Teraz po tej burzy nocnej jest wilgotno, rosa jest nienaturalna tylko z deszczu, bo tak jak rano się przychodzi, to rosa jest naturalna. Tym bardziej, że teraz już zbliżamy się ku jesieni, no i te ranki są chłodne, dają takie wytchnienie. Od Hanki chłodne noce i poranki, no i też takie mokre z dużą ilością rosy, ale dzisiaj to jest akuratnie z deszczu. Skrzynie ogołocone, te pomidory, które tutaj spadł na nie deszcz, całkowicie mi szczarniały, żeśmy je z mamusią pousuwały i teraz mam tylko nasturcję. Tak przychodzimy, jak coś to sobie do sałatki zrywamy, bo nasturcja, już kiedyś o niej mówiłam, może zrobię specjalny odcinek poświęcony nasturcji, ale to z czasem. Por, seler, to są te, które zostały mi, takie małe wypierdki, już miały iść do wywalenia dla kur, ale wysadziłam je tutaj do skrzyń i są ładne, na bieżące potrzeby mamy, ale rosa. Kolejna jest czernica, a ja z tym jabłkiem jak ta taka wiedźma, która chciała dać królewnie Śnieżce, ale ja tutaj zostawię je dla siebie, okroję i będę objadać. Czernice też już dojrzewają. Wczoraj mamusia nazbierała chyba ze 2 litry. Owoce są dosyć duże. Nie mają w ogóle szarej pleśni, ale opryskujemy je tutaj drożdżami i czosnkiem na przemian co tydzień. Teraz nie, teraz już ich nie opryskiwałam chyba ze 2 tygodnie. No liście takie tutaj widzę, że coś już mi zaczynają łapać, coś zaczyna wchodzić na te liście na starych owocujących pędach. No niestety warunki są takie, jakie są, jest duża wilgotność powietrza, jest dużo deszczy, no i tutaj w związku z tym wszystko zaczyna coś łapać, no co, no choroby grzybowe.
tutaj posadziłam sobie hortensję i tutaj mam pandorę, bardzo ładna, a ta to jest pancetta. Pozostawiłam sobie kartki. Później kupię znaczniki i też powpinam sobie, bo mam kilka rodzajów hortensji. Każdą się inaczej przycina, o każdą inaczej, powiedzmy później, każdą inaczej później formujemy i to jest bardzo istotne, żeby te nazwy mieć, bo są niektóre są metrowe, półtora metrowe, dwumetrowe i całkiem inaczej się je wyprowadza. Także tutaj muszę zostawić, bo no niestety przy takiej ilości to ja zapomnę na pewno. Hej! Co z buju? Co z buju? Tak wygląda życie na wsi o poranku. Wszystko jest skąpane w rosie, w kroplach nocnego deszczu. Psy się bawią, dokazują. Bydełko tam teraz już zjadło śrutę. Poszło jeść siano. Pierwsze promienie słońca. Zobaczcie, jak teraz pięknie łąka wygląda. Ptaszki śpiewają. Jest taka cisza, wszystko się budzi, te kropelki rosy, jak one tutaj błyszczą, to słoneczko pierwszymi promieniami tak nieśmiało pieści tą trawę. Ona będzie teraz obsychać pod wpływem tych cieplutkich promyczków, ale to wygląda pięknie. To jest chyba najpiękniejsza pora dnia, gdzie można tak sobie zejść. Jest nam dane zejść tutaj i tak popatrzeć. My z mamusią tutaj chodzimy. I tak nieraz jak zejdziemy rano, tak sobie usiądziemy, popatrzymy zanim do śniadania, bo pierwsze jedzą zwierzęta, jest obrządek. Później schodzimy tutaj, zobaczymy, przywitamy się z tymi naszymi roślinami. Wiem, amba, no ale tak jest. Zwierzęta, rośliny, na koniec dopiero my. O, i widzicie? Tak wygląda życie na wsi, poranek, w takim zwykłym, starym, tradycyjnym gospodarstwie. I zapytania, jest dużo zapytań, że może to bym zmieniła, może to. Kochani, nie zmienię nic. Nie zmienię nic, póki ja tutaj żyję, póki żyją moi rodzice, bo to jest praca mojego taty, pierwsza jego praca. Tam stoi praca mojego dziadka. Tu jest drzewko po dziadkach. To wszystko... Jesteśmy my, to jest nasza historia, nasza przeszłość, nasze wspomnienie i tutaj jest nic nietykalne, mimo że może to dla niektórych nie wygląda efektownie, bo tu się deska gdzieś tam oderwała, tutaj są prześwity, być może tutaj jest belka drewniana, nie ma takiego pięknego budynku nowoczesnego, nie. Jeżeli komuś to się nie podoba, no ma prawo, rozumiem, że innym się podoba nowoczesność, ale u mnie nie będzie zmienione nic, chyba że ja już, wiecie, pójdę tam koło dziadków, przyjdzie ktoś nowy, to wtedy będzie to zmieniał, ale póki mego życia, póty nic nie będzie zmieniane, bo to jest nasza przeszłość, to jest nasza praca. Ja pamiętam, jak miałam kilka lat, tatuś tą stodołę stawiał i ja trzymałam sznurek. Co prawda, wiecie, ja miałam wtedy chyba 5 lat, mamciuś, nie? 7. I co ja mogłam utrzymać, jak tatuś belkę wciągał na stodołę? Guzik ja bym utrzymała, ale wiecie, jaka ja się czułam wyróżniona, że tatuś mnie wziął do pomocy. On mi ten sznur owinął, tak żeby mi nie stworzyć zagrożenia i ja to trzymałam z dumą, bo ja z tatą budowałam stodołę i to jest nietykalne. Tyle w temacie. Wam życzę też takich wspomnień, pozostawiania śladów po sobie, takich żywych pomników, reliktów przeszłości. Nie gońcie za tą nowoczesnością, bo zatracacie siebie i wiele osób to potwierdza. Zlikwidujecie coś, co kojarzyło wam się z dzieciństwem, co miało wspomnienia, jest nowoczesne i niestety pozbawiacie się wspomnień. A jeżeli pozbawiamy się wspomnień i pamięci, jesteśmy nikim. Obumieramy za życia, a ja wam życzę, żebyście żyli, żyli i żyli z waszymi wspomnieniami i przeszłością. Do następnego, bo się rozgadałam.